Witam bardzo serdecznie. Niestety, tu mówię to z ogromnym ciężarem na sercu, gwiazdy są znowu w porządku, przedwieczny horror znowu kroczy po ziemi i niestety nadszedł ten mroczny, jakże smutny, jakże depresyjny zimowy dzień, czyli walentynki. Święto kiedyś może zakochanych, miłości, romantyczności itd. Teraz komercjonizmu, kapitalizmu, różowego koloru, serduszek i generalnego wydawania pieniędzy. Będąc niemal zobligowany przez pierwotne prawa YouTube'a, pierwotne prawa twórców kontentu na YouTubie, jak również idąc w dowcip, który nie pamiętam od czego się zaczął, ale jednak postanowiłem w niego iść do końca, prezentuję wam, drodzy widzowie, nietypowy materiał. Materiał nie dla ludzi o słabych nerwach. Materiał, za który mnie znienawidzicie. Materiał, który... O, nikt nie... Stop! Ktoś prosił. Jedna osoba prosiła. Mam nadzieję, że teraz cierpi bardziej niż ja. Nie zachęcam do jego słuchania. Szczerze, czym dłużej nagrywam to, tym dłużej czasu daję wam na ucieczkę, drodzy widzowie, gdyż wbrew rozsądkowi proszę was, nie oglądajcie tego materiału. Stracicie całą wiarę we mnie, stracicie całe uznanie do mnie, stracicie wszystko, co możecie mieć do mnie, a na miejsce tego czegoś padnie pogarda, niestety. Pogarda, niesmak. Zresztą nie jest to materiał, z którego jestem dumny, ale jest to materiał, który musiał powstać. Takie jest prawo. Gwiazdy niestety znowu są w porządku. Mamy znowu walentynki, a więc zapraszam was do kolejnego walentynkowego specjału. I oczywiście tych, którzy są nieustannie poszukujący jeszcze bardziej dziwacznych wrażeń i chcą odsłuchać ten materiał bez dodatkowej cenzury, zapraszam naszego Patronita lub nasze konto na OnlyFans. Oba linki są w opisie. Oczywiście bardziej zachęcam do korzystania z Patronita, gdyż jest to platforma, której faktycznie używam, choć nie ukrywam, że pewne plany wobec OnlyFans również mam. Spokojnie, są tak samo w cudzysłowie komiczne, jak te, które zaraz usłyszycie. Więc jeśli chcecie usłyszeć ten specjał walentynkowy lub inne specjały walentynkowe w całości, bez zbędnych dźwięków kaczek, zapraszam na Patronite. Jedyne 5 zł wystarczy, aby te materiały odblokować. Zaklinam cię, jeżeli mi ufasz, wysłuchaj mnie. Nie da się tak po prostu wyłączyć swoich emocji tylko dlatego, że są dla ciebie niewygodne. Można je co najwyżej stłumić. O, nie wątpię, że potrafisz to zrobić. Rzecz w tym, że w tym procesie możesz zniszczyć siebie. Jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Sanguinius skinął głową. Nie pytam, czy jesteś gotów do samopoświęcenia. Nigdy w to nie wątpiłem, a dawanie czegoś od siebie jest jedynie słuszne. Ale nie chcę patrzeć, jak cierpisz, a później bagatelizujesz swoje uczucia jako będące bez znaczenia. Prymarchę też można złamać. Oboje to widzieliśmy. Nie wiem, co innego mogę zrobić, przyznał Guilliman. Czasami odczuwał rozpacz czy wściekłość, ale gdy pod ręką nie było akurat niczego do zabicia, nie mógł robić nic prócz wygrażania pięścią niebu. A jak niby miałoby mu to pomóc? Zresztą na ogół nie czuł nawet tego. Jedynie lodowate poczucie braku i bezkresną pustkę pod swoimi stopami. Jestem tu dla ciebie, bracie. Pozwól mi być tu dla ciebie. Odepchnięcie cię nie było moim zamiarem. Po prostu nie wiem, co robić. Powiedział te słowa, jakby nie miały żadnego znaczenia. Chociaż tak łatwo przyznawał się do swojej bezradności, to on ustalał strategie, protokoły operacji czy plany alokacji zasobów. Mógł je wymienić punkt po punkcie, każdy jeden z nich. Dlatego też wiedział, co robić i nie miał powodu ani by mówić wypowiedziane przed chwilą słowa, ani do tego, by jego gardło ściskało się, a oczy piekły, ilekroć o tym myślał. Oczywiście zanim odsuwał od siebie psychologiczną reakcję i zaczynał ustalać priorytety. Jego bracia mówili o nim, że jest zimny i zdystansowany. Nie zawsze robił to celowo, ale nigdy nie potrafił wyciągnąć ku nim ręki i zamknąć dzielący ich dystans, nawet kiedy tego pragnął. Sanguinius to potrafił i Guilliman był mu za to wdzięczny oraz podziwiał go za to. Sanguinius dotknął jego twarzy. Jego skóra była gładsza niż u wojownika, a Guilliman wtulił się w jego dłoń, nie do końca rozumiejąc dlaczego. Pozwól mi, abym ci przypomniał, jak to jest czerpać komfort z obecności innej osoby. Czy nasza braterska więź nic już nie znaczy? Nikomu nie potrafiłbym zaufać tak jak tobie. Przed nikim nie mogę odsłonić siebie i swoich słabości tak bardzo, jak przed tobą. Jesteś lepszy niż ja. Czuję się bezradny. Potrzebuję cię. Umiem sobie radzić tylko z tym, co namacalne. Potrafię zobaczyć tylko to, co mam przed oczami. Mogę tworzyć standardy i protokoły, ale one są niczym bez jakiegoś celu. Bez czegoś, w co można wierzyć. Wszystko, w co wierzyłem, przepadło. Wszystko oprócz ciebie. Nie mam już nadziei, więc mogę tylko trzymać się kurczowo ciebie. Tak, Sanguiniusie. Zawahał się. Zawsze uważał się za najmądrzejszego z synów, ale w tym momencie to on był tym, który nie wiedział, jakie pytanie zadać. Roboute. Sanguinius pochylił się na krześle, zbliżając się do Guillimana jeszcze bardziej. Jego skrzydła falowały, gdy ich usta zetknęły się ze sobą. To nie było nic intensywnego ani pełnego pasji, nic delikatnego i żartobliwego, jedynie pewna i solidna obecność. To było dokładnie to, czego potrzebował. Ktoś, kto byłby stabilny i żywy, tu i teraz. W żaden sposób nie potrafiłby wyrazić wszystkiego, co czuje, wszystkiego, co narastało w nim przez miesiące, może przez lata. Mógł jednak rozpoznać to nowe uczucie, które się w nim kotłowało. Mówiło ono takie rzeczy jak „pomóż mi” i „oddaję się w twoje ręce” i wszystko to naraz. Wszyscy patrzą na mnie i myślą, że nikogo nie potrzebuję, bo nic nie daje po sobie poznać. I jakoś funkcjonuje. Ale ty mnie widzisz. Sam nie wiem, czego mi trzeba, a wszyscy wokół za bardzo mnie podziwiają albo sami są zbyt zagubieni, by mi to zaoferować, czymkolwiek by nie było. W którymś momencie Sanguinius całkowicie przeniósł się z krzesła na kolana Guillimana. Ciężar jego brata tym dosadniej ukazywał jego realność. Otoczenie go w talii ramionami, by go podtrzymać, wydawało się jedyną właściwą opcją. Sanguinius polizał jego usta, aż poczuł w nich mrowienie. Guilliman obserwował sposób, w jaki to robił i powtórzył manewr. Język Sanguiniusa pilnował, by nie zbliżył się za bardzo do jego kłów. Sanguinius odsunął się lekko, by wsunąć dłonie pod koszulę Guillimana i ściągnąć mu ją przez głowę. Sam był już półnagi, jak mu się to często zdarzało, gdy nie nosił zbroi. Coś, na co Guilliman rzadko zwracał jakąkolwiek uwagę. Ludzie albo mieli na sobie pancerze wspomagane, albo ich nie mieli. W tym drugim przypadku detale na ogół nie były szczególnie istotne, nawet jeśli je analizował i katalogował na później. Na wszelki wypadek, oczywiście. Teraz zaś wpatrywał się, jakby nigdy wcześniej nie widział swojego brata na oczy. W każdym razie, jakby nigdy nie myślał o nim w taki sposób. Możesz mnie dotykać. Chciał dotknąć skrzydeł Sanguiniusa. Oczywiście, że tak. Któż by nie chciał? Były jednocześnie dziwne i piękne, a on chciał prześledzić palcami każdą kość i mięsień, każde ścięgno, poczuć jak dokładnie działają, jak się ze sobą łączą. Ludzie zwykli nazywać mutacją wszystko, co uważali za ohydne lub szkodliwe. Mimo że pragmatyczny Guilliman nie umiałby poetycko wysławiać aniołów oraz uważał, że posiadanie skrzydeł nie było szczególnie przydatną cechą w przypadku gatunku, który zdążył już wynaleźć plecaki odrzutowe, teraz jednak czuł, że ogarnia go coś pierwotnego. Jeśli nie umiałby docenić tego piękna, znaczyłoby to, że nie ma w nim żadnego dobra, że jest dokładnie taki, za jakiego mieli go jego najzacieklejsi krytycy. Przesunął dłońmi po Sanguiniusa, gdy jego brat otoczył go ramionami. Pod pewnymi względami jego anatomia przypominała ptasią. Zrośnięte obojczyki i nieproporcjonalnie duży grzebień mostka. Wszystkie kości wzmocnione ceramitem, podczas gdy inżynieria genetyczna zadbała o to, by jednocześnie były one tak lekkie, jak to tylko możliwe. Jego klatka piersiowa była silnie umięśniona, nawet jak na prymarcha. Wszystkie te przesunięte i dodatkowe mięśnie skrzydeł zmieniały topologię jego torsu. Guilliman podążał dłońmi wzdłuż jego mięśni piersiowych i czuł, jak te odpowiedzialne za ruch skrzydeł prężył mu się pod palcami. Nic dziwnego, że skrzydła tak dobrze oddawały nastrój Sanguiniusa. Musiały się przecież przemieszczać z każdym jego ruchem płuc czy ramion. Guilliman skierował się ku jego plecom, mapując mięśnie i przyciskając dłonie do stawów jego rozpostartych skrzydeł. Sanguinius jęknął mu do ucha. Możesz pozwolić sobie na więcej. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. To nic. Uśmiechnął się Sanguinius. Znasz teorię, prawda? Guilliman poczuł, jak w odpowiedzi na to usta wyginają mu się w uśmiechu. Coś innego. Abstrakcyjnie rzecz ujmując. Tak. Pomogę ci z częścią praktyczną. Dłoń Sanguiniusa podążyła w dół torsu Guillimana, lekko gładząc go. Mógł teraz wyraźnie poczuć gorąco pytania narastające w nim pod wpływem dotyku. Na poziomie teoretycznym nie było niczego złego w Ani ogół populacji na makrach, ani terańska popularna kultura imperium nie skupiały się zbytnio na jako na czymś nieczystym lub grzesznym, nawet jeśli takie poglądy były dość powszechnie wyznawane przez niektórych z ich stronników. On sam nigdy nie zawracał sobie tym głowy, tak samo jak na ogół nie zwracał uwagi na inne przejawy emocji, które większość ludzi uznawała za niezbędne, a których on sam tak rzadko pożądał. Pod wpływem zachęt Sanguiniusa skupił się bardziej na jego skrzydłach, uważając, by podążać palcami wzdłuż stosiny piór. Skóra pomiędzy nimi była miękka i gładka, a kiedy Guilliman jej dotykał, Sanguinius pokazywał kły w znacznie większym stopniu niż zwykle sobie na to pozwalał. Jego skrzydła wygięły się w łuk i rozłożyły jak człowiek, który zbyt długo pozostawał nieruchomy i skulony, a teraz próbował się rozciągnąć tak bardzo, jak to tylko możliwe. Guilliman użył powstałej w ten sposób przestrzeni, aby przeczesać palcami jego pióra. Długie, sztywne lotki u góry i króciutkie puchowe piórka na dole. Sanguinius krzyknął i przylgnął do niego. Przynajmniej mógł wnioskować, że to, co robi, spotykał się z aprobatą. Poza tym definitywnie potwierdził, że skrzydła Sanguiniusa rzeczywiście były jego... Jest to kolejny kanoniczny fakt, którego nie wszyscy musieli znać, ale tam wszyscy mają. Guilliman odnotował w myślach, które z jego akcji wywoływały delikatny trzepot, a które mocniejsze łopotanie wprawiające w ruch powietrze wokół nich. Tymczasem Sanguinius ustalił jako swoją misję życiową ściągnięcie z nich reszty ubrań, usiłując tego dokonać, nadal siedząc okrakiem na Guillimanie. Guilliman wciągnął gwałtownie oddech i wypchnął przodu, czując dłoń owiniętą wokół jego twardniejącej. Sanguinius wtulił twarz w jego szyję. Rzadko zdarzało mu się, aby coś rozproszyło go do tego stopnia, że nie był w stanie myśleć o niczym innym. Tak jak teraz, gdy czuł wilgot muskający jego szyję. Tak jak teraz, kiedy czuł wilgotny język muskający jego szyję, wrytom dłoni przesuwającej się po jego... Roboute. Wyszeptał Sanguinius jedwabistym, przepełnionym pożądaniem głosem. Chciał mu odpowiedzieć, ale uwiązł mu w gardle, gdy Sanguinius Sanguinius trzymał się go kurczowo, dopasowując swoją pozycję do Guillimana, dając z siebie ciche dźwięki brzmiące jednocześnie jak... Guilliman gładził go po plecach i krzywiźnie przy łopatkach, z której wyrastały skrzydła. Bał się, że zrobi mu krzywdę. Sanguinius był wystarczająco silny, by to znieść, ale za nic na świecie nie chciałby zdradzić zaufania, którym został obdarzony. Poczuł na skórze, jak Sanguinius uśmiecha się i, zbliżając się do niego jeszcze bardziej, ponownie zaczął. Było to wspaniałe uczucie, napierające na niego muskularne nogi Sanguiniusa uginające się. Przez moment anioł nie był w najmniejszym stopniu eteryczny, zstępując do czysto fizycznego świata, a jednocześnie pokazując Guillimanowi drogę do jakiegoś transcendencyjnego uczucia wznoszącego się ponad sam cielesny akt. Guilliman nie mógł przestać myśleć, nawet gdyby w myśli mówiły mu rzeczy, w które wolałby nie wnikać. Rzeczy takie jak... Musiał to robić wcześniej. Innym prymarchem. Co z kolei nieuchronnie prowadziło do... Horusem. Robiło mu się niedobrze na samą myśl, że podążali tą samą drogą, a jednak nie mógł za to winić Sanguiniusa. Wszyscy oni wierzyli w Horusa jak w brata, a niemal wszyscy jak w przyjaciela. Gdyby Horus kiedykolwiek zainteresował się nim, prawdopodobnie... Sanguinius ugryzł go. Mocno. Jego ostre zęby wbiły się głęboko w ramię Guillimana. To powinno boleć, powinno być odebrane jako atak. Tymczasem uczucie było zbyt intensywne, by dało się odróżnić ból od... Naprężył się i krzyknął w uniesieniu, gdy Sanguinius zlizywał jego krew. Sanguinius całował go ponownie, wilgotnymi ustami, a Guilliman przeczesał palcami jego włosy, przyciągając go bliżej siebie. Czuł, jak oboje będąc tu. Skrzydła Sanguiniusa trzepotały i rozłożyły się do końca, jakby chciały się wznieść ku niebu. Był przepiękny. Gdy Guilliman... Sanguinius nie... Było to dla niego niemalże za dużo. Sanguinius... Odnajdując swoje... Jego skrzydła trzęsły się z wysiłku i... Jeszcze przez długi czas wymieniali się niespiesznymi, namiętnymi... Raczej nie był to najbardziej efektywny sposób spędzania czasu, poza tym obaj nadal się lepili, ale Guilliman nie mógł się przemóc, by się od niego odsunąć albo prześledzić w myślach swoją listę priorytetowych zadań do zrobienia. Nie musiał tego robić. Sanguinius dał mu przyzwolenie na bycie samolubnym, na utrzymanie się w optymalnej kondycji, prawda? Doskonale rozumiał teorie głoszące, że regularne przerwy w pracy podnoszą ogólną produktywność i zmniejszają poczucie zmęczenia. Co teraz? Teraz jest ten moment, w którym będę cię przytulał, póki nie przestaniesz się czuć, jakby galaktyka wymykała ci się z rąk. Będę cię tulił i miział i całował. Ach, to może trochę potrwać. Wiem. Wyglądał, jakby rzeczywiście wiedział. Jakby czuł to samo. Dlatego nigdzie się nie wybieram. Guilliman pragnął, by ten moment nigdy się nie skończył, mimo że nie miało to sensu i prędzej czy później będą musieli zająć się innymi sprawami, jak niby obecna sytuacja miałaby im pomóc. Ale też nie wiedział, co mogłoby pomóc i może tak było najlepiej, że ktoś przy nim był, ktokolwiek, skoro był bezradny i mimo jak najlepszych chęci nie był w stanie nawet krzyczeć albo szlochać. Co za burdel. Guilliman potrząsnął głową, próbując wypchnąć potok źle sformułowanych, emocjonalnych wypocin ze swoich na ogół uporządkowanych myśli. Musiał pozostać silny i niewzruszony, dla dobra wszystkich wokół. Nawet dla Sanguiniusa. Musiał dać mu solidne fundamenty do pracy. Sanguinius był w stanie mu powiedzieć, jak powinna wyglądać przyszłość, a on mógł robić plany, by nadeszła. Krok po kroku, dzień po dniu. Stare imperium przepadło, ale może mogli utrzymać to, co pozostało. Było już za późno, by je ocalić, ale może mogli przetrwać. Może mogli stworzyć coś nowego. Choć był to sen, którego Guilliman nigdy sam by nie wymyślił. Może. Witam ponownie, witam po przesłuchaniu tego jakże zabawnego materiału. Jak się czujecie? Na pewno fantastycznie, świetnie. Zapraszam za rok, gdy materiał znowu powróci. Będzie równie traumatyczny, bardziej dla mnie niż dla was, drodzy widzowie. Pamiętajcie, jakkolwiek wy jesteście straumatyzowani, ja jestem bardziej. Słuchałem tego wielokrotnie. Wielokrotnie. Moja trauma jest większa niż wasza. Zaufajcie mi. Chcę bardzo podziękować Anicie, która jak zwykle co walentynki, a teraz też co jakiś czas częściej, użyczyła nam swojego wspaniałego głosu, jak również osobie, która przetłumaczyła ten materiał, czyli Anicie. Anita też tłumaczyła ten materiał. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli wciąż macie wiarę moje stłucze zdolności, możecie postawić łapkę w górę, możecie postawić komentarz, jak bardzo zrujnuje to moją reputację, ten materiał. Możecie też polecić ten film znajomym. Tak, możecie również ten film polecić znajomym. Słyszałem, że niektórych zachęciłem do subskrybowania tego kanału właśnie materiałami walentynkowymi, więc komuś się podobają. Na zdrowie. Ładnie, w dzień publikacji tego materiału, to wstrzymajcie konie, jak tu mówią. Wstrzymajcie się chwilę jeszcze, gdyż za niedługo, za jakieś 5 godzin na tym kanale o 23:00 bardzo późno pojawi się kolejny materiał. Znacznie gorszy. Także powodzenia w dzisiejszym dniu i mam nadzieję, że słyszymy się kiedykolwiek następnym razem.